Cześć, to Piotr Szulta z Solid Expert. Zaprezentuję Państwu nowości w SolidWorks Simulation 2018. Pierwszą bardzo ważną nowością jest właściwie rozszerzenie nowości z roku 2017, czyli diagnostyka punktu aktywnego naprężenia. W wersji 2017 mieliśmy możliwość wybrania punktów aktywnego naprężenia, czyli karbów konstrukcyjnych, ustawiając czułość i następnie poszukując tych karbów. Chwilę poczekamy. OK, wykryto punkty aktywne naprężeń i widzimy, że problemy mogą być na tej krawędzi, na tej i na tych krawędziach pod spodem, tutaj w tych miejscach. Te wszystkie krawędzie zostają automatycznie zaimportowane do bardziej dokładnej analizy, która zagęści nam siatkę na krawędziach, które są podejrzane o bycie karbami. Puścimy więc analizę. Ona ogranicza się już tylko do analizy w okolicach podejrzanych krawędzi. Jak widzimy, jest tworzona siatka zagęszczona dla poziomu pierwszego. Ilość poziomów ustawiamy tutaj. OK. Pierwsze badanie gotowe, teraz drugi poziom. OK. Mamy ten sposób dokładniejszy pogląd na nasze krawędzie. No widzimy tutaj, że karb będzie na całej długości, więc warto byłoby tutaj dodać zaokrąglenie, także zaokrąglenia na krawędzi tej pod spodem. OK, przejdźmy teraz do złożenia. Jest to złożenie, jest to element, antena, która jest montowana na dachach kamperów. Można ją, dlatego jest składana przy wjeździe do tunelu lub przy dużej prędkości możemy ją złożyć. Pierwszą funkcją przyspieszającą pracę w SolidWorksie jest kopiowanie operacji badania z innych elementów. Importujemy operację badania tutaj. Z już gotowych badań, czyli antena arm i antena mounting plate, możemy skopiować dowolne operacje symulacji. My chcemy skopiować umocowania. Tutaj możemy wybrać badanie, z którego chcemy skopiować nasze umocowania, w tym wypadku umocowania. No i dobrze, umocowania zostały skopiowane. Drobnym, ale również przyspieszającym pracę ulepszeniem jest także ulepszenie operacji kołka. Od wersji 2018 będziemy mogli do operacji kołka wprowadzać 4 wielkości. Jak widzimy tutaj, te otwory są współosiowe. OK, wybieramy więc ścianę, krawędź. Krawędź wybieram dlatego, że element ten jest wykonany za pomocą arkusza blachy, zamienił się więc w skorupę. OK. No i mamy kołek. Dodatkowo, gdy badania trwają dłużej, chcemy zostawić komputer, żeby przy nim nie siedzieć, możemy ustawić sobie powiadomienie o zakończonych badaniach. Powiadomienie o zakończonych badaniach zostanie nam wysłane na dowolnego e-maila, które wpisujemy tutaj. OK. Teraz po skończonych badaniach otrzymamy maila na mojego maila. Dobrze, to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.